Poniższa tabela przedstawia temperaturę szklanki gorącej wody po włożeniu jej do zamrażarki. No i mamy tabelę. W lewej kolumnie jest czas, w prawej kolumnie jest temperatura. Które wyrażenie najlepiej reprezentuje te dane? Wybierz jedną odpowiedź. No i mamy cztery modele do wyboru, cztery zależności. No i mamy wybrać jedną spośród nich. Widzimy, że dwie z nich są wykładnicze, a dwie są liniowe. No i jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę, spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać. No, a ja od czego zacznę? No zacznę od rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności, czy mamy do czynienia z modelem wykładniczym, czy liniowym, który tutaj lepiej pasuje. Popatrzmy najpierw, jak czas tutaj się zmienia. W kolejnych wierszach ten czas nam się zwiększa o dwa. Powiedzmy, że to jest, są minuty. To nie jest nigdzie napisane, powiedzmy, że ten czas jest w minutach. Możemy myśleć sobie na przykład o minutach. No to tutaj widzimy, że kolejno w kolejnych wierszach tego czasu przybywa cały czas o dwie minuty. Plus 2, plus 2 i tak dalej. Czyli widzimy, że przyrost czasu jest stały. Cały czas o dwie minuty między kolejnymi wierszami tej tabeli. No i teraz, gdyby ten, ta zależność tutaj była liniowa, to wtedy równym przyrostom czasu. Odpowiadałyby stałe zmiany temperatury, czyli tutaj temperatura by się zmieniała o stałą jakąś różnicę. Ona maleje tutaj, więc malełaby cały czas o tyle samo między kolejnymi wierszami. Natomiast jeżeli ta zależność jest wykładnicza, to temperatura będzie maleć nie o stałą różnicę, ale o stały czynnik. Czyli kolejne, iloraz kolejnych wartości w kolejnych wierszach temperatury będzie wtedy mniej więcej stały. No to zobaczmy, co jest lepszym przybliżeniem. Czy stała różnica, czy stały iloraz. Obliczmy tutaj powiedzmy, jakieś różnice. O ile tutaj temperatura zmaleje od 80 do 64,3, no to maleje o 15,7, czyli tu jest minus. O tyle, tyle musimy odjąć. Minus 15,7, żeby dojść tutaj. No a tutaj dalej, ile mamy? No tutaj mamy minus 11,6. Tak? Tak. No, a obliczmy teraz iloraz, może to ja wezmę ten kalkulator, żeby to obliczyć. Czyli chcemy 64 i 3 podzielić przez 80, to jest 0,8 mniej więcej, czyli tutaj ten czynnik, tutaj jest razy 0,8. A jeszcze obliczmy tutaj. Tutaj mamy 52 i 7, podzielić przez 64 i 3 to jest. 0, no mniej więcej 8,2 razy 0,82. No widzimy, że ta różnica tutaj nie jest stała. Tutaj jest znacznie więcej niż tutaj, a ten czynnik jest mniej więcej stały. No ale dla pewności sprawdźmy jeszcze tutaj na przykład w ostatnim, ostatnie dwa wiersze. Czyli tak, tutaj różnica jest minus 6,9. No to widzimy, że to jest istotnie różne od tego, co, to, co tutaj było. No i widzimy, że te różnice będą coraz mniejsze tutaj. A zobaczmy jaki będzie ten czynnik. 34 nie. Chcemy podzielić i 27,5 przez 34 i 4. To jest no, w przybliżeniu 0,8 znowu. Czyli razy 0,8, tak jest czynnik. Czyli widzimy, że mniej więcej stały będzie tutaj czynnik, natomiast te różnice istotnie się zmieniają. Czyli Zdecydowanie lepiej będzie tutaj pasował model wykładniczy niż liniowy. Więc możemy już odrzucić te odpowiedzi, gdzie mamy model liniowy. No i teraz tutaj pojawił się ten czynnik 0,8 mniej więcej, więc ktoś mógłby chcieć napisać, że w takim razie ta funkcja c od t, no to będzie funkcja wykładnicza, to już wiemy. I będzie tutaj wartość początkowa, czyli 80 razy ten nasz wspólny czynnik, ten iloraz 0,8 do potęgi t, chciałoby się napisać. Ale to nie będzie dobrze. Dlaczego to nie będzie dobrze? Dlatego, że ten czynnik 0,8 odpowiada zmianie czasu o 2, a nie o 1. Czyli to nie jest tak, że po jednej minucie mnoży się przez 0,8, tylko dopiero po dwóch minutach mnoży się przez czynnik 0,8. Czyli tutaj trzeba ten wykładnik, to T w wykładniku podzielić przez 2. I ten prawidłowy wykładnik to jest T przez 2. No i wtedy, jak upłyną dwie minuty, to wykładnik staje się równy 1 i mnoży się nasza wartość od czynnik 0,8. No jak ktoś nie wierzy, no to możemy tutaj na przykład w tabeli to sprawdzić, obliczyć kilka wartości, sprawdzić, że się zgadza. Tutaj sobie weźmiemy T. C od t i sprawdźmy, że, że to się zgadza. Dla t równego 0 powiedzmy, obliczymy 2 i 4 i porównamy z tym, co tutaj mamy. Dla t równego 0, jak zastosujemy ten wzór, no to oczywiście otrzymamy 80, bo to jest wartość początkowa. Tutaj wykładnik tutaj jest 0. Dla t równego 2 mamy 80 razy 0,8. T przez 2, 2 przez 2 to jest właśnie 1. 80 razy 0,8 to jest mniej więcej tyle co tutaj, no bo stąd się wziął ten czynnik w ogóle, czyli to się mniej więcej zgadza. Teraz tutaj w tej linii będziemy mieli 80 razy 0,8 do potęgi 4 przez 2, czyli do potęgi drugiej. To mogę na kalkulatorze obliczyć ile to jest. 0,8 do potęgi drugiej razy 80. 51,2. No to jest mniej więcej tyle co tutaj, to jest 52,7. A tam było 51 i 2, no ale różnica jest niewielka. Wiadomo, że to jest model tylko przybliżony, więc te wartości tylko mniej więcej się będą tutaj zgadzały. Czy widzimy, że mniej więcej się to zgadza z naszym modelem, no ale takiej odpowiedzi, jak tutaj napisałem, nie mamy do wyboru. Więc trzeba ten wzór troszkę przekształcić. No więc go przekształcimy, napiszemy, że to jest 80 razy. No i teraz skorzystamy z własności potęgowania. Jak mamy t przez 2, no to to jest to samo, co 1 druga t. Więc ja napiszę to w taki sposób, że to jest 0,8 do potęgi 1,2 i całość do potęgi T. Wiemy, że jak mamy coś do potęgi do potęgi, to te wykładniki po prostu się mnoży, czyli to jest to samo, tylko zapisane inaczej. No a teraz ja tutaj mogę napisać, że to jest 80 razy. No i 0,8 do potęgi 1,2 to mogę obliczyć, bo to jest po prostu pierwiastek, czyli to będzie 0,8 i pierwiastek z tego to jest 0,8944. No, możemy to zaokrąglić do. 0,9 do potęgi T. To jest tyle. No i to widzimy, to jest ta odpowiedź, tak? Na pewno to nie jest ta odpowiedź. Gdybym tutaj nie zaokrąglił, tylko napisał 0,89, to i tak byśmy widzieli, że trzeba wybrać tę, bo jest bliższa znacznie niż ta odpowiedź. Wiadomo, że tutaj tak szukamy przybliżonej odpowiedzi. No ale tutaj ja wyprowadziłem ten wzór. A gdybym nie chciał go wyprowadzać, tylko tak po prostu chciał pokombinować i metodą eliminacji wyeliminować te, te niewłaściwe odpowiedzi. Tutaj wiemy, że to jest ta. Ale gdybym tego nie wyprowadzał, no to jak mógłbym to wykombinować? No popatrzyłbym najpierw właśnie na te różnice i ilorazy, no i bym wykluczył te modele liniowe, tak jak już wykluczyłem, dlatego że widzimy, że różnica się zmienia, a iloraz jest mniej więcej stały. Następnie mamy te dwa modele wykładnicze ten i ten. No to teraz popatrzmy. Tutaj jest czynnik 0,9 do potęgi t, a tutaj mamy 0,81 do potęgi t. Wartość początkowa we wszystkich modelach jest dobrze, jest taka sama. No ale tutaj widzimy, że jak czas zmienia się o 1, to nie, nie mnoży nam się o 0,8. O 0,8 to nam się mnoży dopiero, jak czas zmieni się o 2. Czyli widzimy, że to nie jest na pewno dobry model. A to będzie dobry model, dlatego że jak czas zmienia się o 2. To znaczy, że 0,9 domnaża się dwa razy. 0,9 razy 0,9 to jest 0,81. No i to jest ten czynnik 0,9 do kwadratu, czyli 0,81, który mniej więcej tutaj pojawia się, jak dzielimy kolejne wartości w wierszach tej tabeli. Czyli widzimy, że na pewno to jest dobry model.